serdecznie zapraszamy Państwa na spektakl pod tytułem Książka przed sądem. Jestem książka z biblioteki. Wszyscy mówią, żem ciekawa. Ciągle mnie ktoś wypożycza, lecz nie cieszy mnie ta sława. Dzisiaj bowiem mnie wzywają, przed sądu obliczę. Straszne rzeczy zarzucają, aż mówić się wstydzę. Tak się boję, aż drżę cała. Brońcie mnie, kochani. Do lamusa nie chcę odejść, pragnę zostać z wami. Wiele spraw spornych jest rozpatrywanych w sądzie. Dzisiaj musimy rozstrzygnąć problem, czy we współczesnym świecie potrzebna jest książka, czy też możemy zamknąć archiwum, muzeum, a może zniszczyć. W rozprawie udział biorą sędzia, prokurator, obrońca. Ponadto mamy też szansę wypowiedzieć się samej książce. Proszę wstać, sąd idzie. Otwieram dzisiejszą rozprawę. Jej przedmiotem jest książka, wobec której wniesiono oskarżenie, że w dobie komputeryzacji i nieustannego rozwoju techniki jest przeżytkiem, rzeczą zmędną. Jak się do tego problemu ustosunkować, chronić czy zniszczyć książkę? Oto kwestia, którą musimy dziś rozstrzygnąć. Proszę prowadzić oskarżoną. Czy oskarżona wie, o co jest posądzona? Tak, wysoki sądzie. Podobno jestem niepotrzebna. Oddaję głos oskarżonej. Proszę się przedstawić i bliżej opowiedzieć o sobie. To bardzo smutne, że występuję tu w charakterze oskarżonej. Towarzyszę człowiekowi od zarania dziejów, odkąd tylko nauczył się pisać. Ryto mnie najpierw na kamieniu, zapisywano na glinianych tabliczkach, a później na papirusie, pergaminie, papierze. Nieustannie doskonalono pismo, sposób produkcji. Dbano o mnie, ceniono. Gromadziłam i nadal gromadzę wiedzę z całego świata. Dostarczam niezapomnianych przeżyć. Teraz chce się mnie wyrzucić? Dlaczego? To ja jestem obecna od momentu narodzin dziecka, kiedy młoda mama czyta o sposobach pielęgnowania swojego potomka. Potem wędruję do małych rączek. Mam pełno kolorowych obrazków, które cieszą małe oczy i pozwalają poznawać świat. To mnie, wszystkim tu obecnym, mamy czytały do snu. To ja towarzyszę wam w nauce. To ja jestem z wami w chwilach samotności. To ja rozwijam waszą wyobraźnię. Jestem niepotrzebna? To straszne i okrutne. Sąd chciałby teraz usłyszeć, co prokurator zarzuca oskarżonej. Wysoki sądzie, szanowna publiczności. Wystąpienie książki było bardzo wzruszające. Trzeba jednak pogodzić się z tym, że świat idzie naprzód. Zasługi książki są niewątpliwie duże, ale spójrzmy na to, ile papierów, a co za tym idzie, ile lasów niszczymy na jej produkcji. O ileż więcej wiedzy i informacji zmieści się na płytach, które z powodzeniem zastąpią opasłe tomiska książek. A przyjemność? Przecież każde dziecko woli usiąść przed ekranem telewizora lub pograć w grę komputerową, niż maślęczyć nad książką. Erę książki uważam za zakończoną. Wiedza zawarta w książce z powodzeniem zmieści się na mikrofilmach, płytach CD, DVD, MP3 czy audiobookach. W związku z tym wnoszę o definitywne wyrzucenie książki z naszego współczesnego życia. Wobec tego oddaję głos świadkom oskarżenia. Jako pierwszego świadka oskarżenia wzywam komputer. Czy świadek może określić, ile mieści w sobie informacji? Nie będę się wdawał w szczegóły techniczne, ale muszę powiedzieć, że informacji pomieszczę mnóstwo. Na jednym niewielkim krążku CD mogę zapisać wielotomową encyklopedię. Mając dostęp do internetu, mogę udzielić odpowiedzi na każde pytanie. Jestem wspaniały. Nie na darmo mówi się o mojej sztucznej inteligencji. Taka książka nie może się ze mną równać. To ja najszybciej potrafię rozwiązać wszelkiego typu zadania. To ja pomagam w nauce, daję rozrywkę, umożliwiam kontakt ze światem. Nie ma lepszego urządzenia ode mnie. Ułatwiam życie każdemu i wszędzie. Jestem niezastąpiony. Książka twierdzi,
że jest niezastąpiona jako towarzyszka małego dziecka. Co świadek na to? Bzdura. Małe dziecko woli usiąść przy klawiaturze komputera. Ja potrafię do niego przemówić żywym głosem. Nie musi nic czytać, jeśli nie potrafi, bo mnie można usłyszeć. Czy to nie wspaniałe? Oczywiście. Czy obrońca ma jakieś pytania do świadka? Tylko jedno, Wysoki Sądzie. Czy świadek jest świadomy swojego szkodliwego oddziaływania na organizm ludzki? Psucie wzroku, emitowanie promieniowania, osłabienie układu nerwowego? Może nie wszystko u świadka jest takie wspaniałe? Sprzeciw, Wysoki Sądzie. Obrońca wyraźnie kpi z mojego świadka. Przypominam obrońcy, że to nie świadek jest oskarżony, lecz książka. Dobrze, Wysoki Sądzie, nie mam pytań. Czy prokurator ma jeszcze jakiegoś świadka? Tak, Wysoki Sądzie. Powołuję na świadka płytę DVD. Proszę się nam przedstawić. Och, chyba nie muszę. Przecież każdy mnie zna, lubi i często używa. Po co czytać nudną książkę? Ja potrafię najlepiej przekazać w skrócie jej treść. Mnie łatwiej jest zapamiętać niż książkę, bo u mnie od razu widać, co się dzieje. Pokazuję świat bez nudnych opisów. Wszyscy mnie kochają. Jestem obecna w każdym domu. Ta akurat w okrojowym wydaniu. Proszę na sali, bo wyproszę. Naprawdę świadek myśli, że potrafi zastąpić książkę? Film to nie to samo, co lektura książki. Każde dziecko to wie. Robi to samo. Pomija się po prostu zbędne szczegóły i wybiera się to, co najważniejsze. To, co reżyserowi wydaje się ważne. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Dzwonię świadka, oddaję głos obrony. Wysoki Sądzie, słuchając tego, co mówi oskarżyciel i jego świadkowie, nie mogę wprost uwierzyć, jak można być tak zaślepionym techniką, zarozumiałym i nie dostrzegać wartości, jakie niesie za sobą książka. Ona tworzy piękno tego świata, rozbudza wyobraźnię. Czytając jakieś dzieło, zatapiamy się w cudowny świat fantazji, w nasz świat, nie świat reżysera, nasz jedyny, niepowtarzalny. Kto weźmie komputer lub kasetę wideo do poduszki? Nikt. Za to wielu z nas z książką zasypia. Nie wymaga specjalnych urządzeń ani prądu. Otwierasz ją i czytasz. Mam świadków, którzy udowodnią, że książka nie może zniknąć z naszego życia. Wzywam świadków obrony. Jako pierwszego świadka powołuję panią, która jest związana z książką z racji swojego zawodu. To pani bibliotekarka. Czy bibliotekom grozi wymarcie? Myślę, że nie. Mam wielu stałych czytelników, którzy pochłaniają książki i dopytują się wciąż o nowe tytuły. Kochają czytać, bo jak sami twierdzą, jest to jak nauk. Książka daje tyle wspaniałych przeżyć. Wzbogaca słownictwo, bawi, uczy i wychowuje. Badania dowodzą, że ludzie odczytani lepiej radzą sobie w życiu, łatwiej znajdują pracę, łatwiej awansują. Książka twierdzi, że jest niezastąpiona jako towarzyszka małego dziecka. Co świadek na to? Rzeczywiście, czytelnicy nie zawsze są porządni. Myślę jednak, że niszczą książki celowo. Po prostu nie mogą się z nią rozstać i stąd śladów obiadu czy herbaty. Dziękuję świadkowi. Chcę wykazać, że książka potrzebna jest każdemu, a w szczególności dzieciom, które przecież kochają bajki. Wzywam na świadków przedstawicieli najmłodszego pokolenia czytelników. My książkę bardzo kochamy i skrzywdzić jej nie damy. Ona jest moim przyjacielem w domu i w szkole, w każdą niedzielę. Kiedy mi smutno jest i źle, potrafi rozweselić mnie. A gdy jestem chora i leżę w łóżeczku, opowiada mi wesołe bajeczki. Lubimy książkę, przyjaciółkę. Wiesz, co ci powiem? Nie odwlekaj. Masz trochę czasu? Spójrz na półkę. Sięgnij po książkę. Książka czeka. Dziękuję bardzo świadkom. Wysoki Sądzie, myślę, że książka nie może zniknąć z naszego życia. Wobec tylu zalet, które wymieniliśmy,
Zbrodnią byłoby zniszczenie książek albo zaprzestanie produkcji. Podsumujmy. Książka kształtuje wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, nie wzbudza agresji, jest łatwo dostępna, jest nieocenioną towarzyszką w samotnych chwilach. Tego mamy się pozbawiać? Pozwolę tu sobie zacytować słowa Ambrożego Grabowskiego. Książka to mistrz, co darmo nauki udziela. Kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela. Pamiętajmy o tym. Sąd ogłasza przerwę i udaje się na naradę. Trzeba się ruszać. Przekazu, wspierając je i uzupełniając. Po trzecie, czytania nie wolno rezygnować. Wiwat! Wiwat! Niech żyje książka nam! Wiwat!